Marek Pyza, dzień dobry, witam państwa w porannej rozmowie w telewizji w Polsce.pl. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński dzień dobry. Jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, panie pośle. Zna pan młodzieżowe słowo roku 2018? Dzban. Dzban, tak jest. Myślę, że chodzi o pewną pustotę, którą dzban też... Jakieś nierozgarnięcie, pustotę, tak. W pewien sposób to symbolizuje. Zrobiło dużą karierę. Pan znajduje kogoś w polskiej polityce, kogo można by tym określeniem opisać? Jak pan wie, ja sobie z moim językiem radzę i nie jestem osobą... No wiem, dlatego pana pytam. Nie jestem osobą, która ma to jakieś problemy z odwagą, ale myślę, że bardzo potrzebne jest, żeby jednak trochę wyciszyć i przestać się... Naprawdę, nawet ja to mówię. To mówi. Absolutnie, nawet ja to mówię, dlatego że... Kiedy obserwowałem proces, który premier Kaczyński wytoczył w Wałęsie i to, w jaki sposób Wałęsa narzucał narrację i ten dyskurs... Chce pan wyciszyć, a mówi premier Kaczyński i Wałęsa. No dobrze, ale dlaczego Wałęsa, bo już prezydentem nie jest, moim zdaniem zachowuje się podobnie w taki, a nie sposób. Dobrze, ale ja Wałęsy nie obrażam jego nazwiskiem. Gdybym powiedział Bolek, to mógłby się czuć urażony, chociaż to jest to stwierdzenie prawdy. W mojej ocenie to jest zaostrzanie tego języka, nakręcanie, prowokowanie, które ma na celu konsolidację tego elektoratu lewicowego i to jest jedyny cel, dlatego uważam, nawet mówiąc to właściwie do siebie, że trzeba trochę wyluzować, bo tak naprawdę, kiedy ja staram się rozmawiać merytorycznie, głównie w mediach zagranicznych, bo tam się da, jeżeli chodzi o dyskurs, to przynosi większe efekty. Ja widzę, że czy to jest BBC, czy TRT World, czy inne, tam faktycznie, pomimo tego, że te redakcje też mają swoje ukierunkowania, głównie lewicowe, to ten dyskurs jest ciekawszy, jest naprawdę ciekawszy. A od kiedy pan się tak miarkuje po tej reprymendzie od Jarosława Kaczyńskiego w czasie posiedzenia sejmowego? No lepiej dostać 100 reprymend od Jarosława Kaczyńskiego niż jedną pochwałę od Tuska. Więc uważam, że faktycznie ten język jest zaostry i coraz bardziej się zaostrza. I to faktycznie nie jest dobre, uważam, że... No przynajmniej ja nie muszę udowadniać, że jestem odważny, ale chodzi o to, żeby faktycznie w parlamencie można było normalnie pracować, bo nie daje się. No to jakby to, co stało się z Protasiewiczem, no to były emocje związane z tym, że moja mama była nazywana faszystką, córką wyklętego przez wiele lat. Kiedy byłem w szkole podstawowej, ja to pamiętam. Pamiętam, jak moja mama płakała i po prostu moje emocje eksplodowały, bo to jest po prostu przypomnienie tego, jak moja mama była nazywana i nazywanie nas rasistami, nazywanie ludzi, którzy chcieli świętować stulecie odzyskania niepodległości rasistami, jest po prostu nie do przyjęcia, szczególnie przez człowieka, który tam krzyczał Heil Hitler po dwóch winkach na niemieckim lotnisku. No jest to po prostu jakaś groteska. Stąd też te emocje, które też powinienem, uważam, trzymać na wodze, ale mówię o tym dlatego, że każdy z nas jest też człowiekiem, no nie jest jakimś robotem i tego typu sytuacje się zdarzają. Ale bardzo, bardzo, jeszcze powracając do tego procesu premier Kaczyński, prezydent Wałęsa. Sąd stwierdził, że Wałęsa miał prawo powiedzieć, właściwie nie przyjął tego wniosku o ukaranie, powiedzieć, że premier Kaczyński jest chory psychicznie, powołując się w tym przypadku na orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który powiedział o tym, że bezpośrednio, że polityk musi mieć grubszą skórę. I ten wniosek został oddalony, więc ja sobie wyobrażam, że skoro sąd decyduje, że takie rzeczy można, no to nie rozumiem, dlaczego jest to burzenie, że Protasiewicz, który nazwał nas rasistami, otrzymał określenie takie, a nie inne z mojej strony. Dobrze, panie pośle, o emocjach pewnie też w czwartek będziemy rozmawiać, bo czeka nas zapewne bardzo emocjonalna debata. Ale też próba odwołania, tak. No właśnie, konstruktywne wotum nieufności. Klub PoKo składa wniosek o takie wotum. Jeszcze 2 lata temu w koalicji spierano się, kto jest w opozycji, spierano się, kto jest jej liderem. Czy to Grzegorz Schetyna, czy to Ryszard Petru. Ryszard Petru nawet był Kennedym przez moment w wyborczej. Przez moment był, później już gdzieś nam się zagubił w samolocie na Półwysep Iberyjski. Została Katarzyna Lubnauer i dziś już nikt tej wątpliwości nie ma. Grzegorz Schetyna. Jak będzie wyglądać ta debata ze Schetyną jako kandydatem na premiera? Nie, no oczywiście, że tam nie będzie debaty, która miałaby cokolwiek wnieść, jeżeli Schetyna mówi o zwolennikach i o Prawie i Sprawiedliwości, że to jest szarańcza, no to myślę, że tutaj nie można liczyć na to, że będzie to merytoryczna debata. Poza tym charyzma Grzegorza Schetyny jest znana już chyba w całej Europie od momentu, kiedy odwiedził ambasadę niemiecką, więc widać, że jest urodzonym liderem, ale nie peletonu, tylko tam na końcu gdzieś, no, został poniżony przez Protasiewicza, przegrał wybory wtedy, później został poniżony przez Tuska, teraz jest poniżany przez te wybory, które przegrali i parlamentarne, i samorządowe, i właśnie dlatego, że są osobami, które nie mają żadnej wiarygodności, że kłamią, manipulują, kreują rzeczywistość, która nie istnieje, i przegrają kolejne wybory.
Sondaże na to nie wskazują tak jednoznacznie. Mamy dziś sondaż Ibris w Rzeczpospolitej. Prawo i Sprawiedliwość pokonuje Koalicję Obywatelską 37-34, ale przy starcie prawdziwej Europy, czyli nowej partii, która dopiero się tworzy, będzie to już 0,1 punktu procentowego przewagi PoKo. No ja myślę, że sondaże wtedy, kiedy były bardzo wysokie, a uważam, że są nadal wysokie dla Prawa i Sprawiedliwości, nigdy nie były jakimś wyznacznikiem naszej pracy. Każdy powtarza i przypomina sondaże Bronisława Komorowskiego i najlepszym sondażem faktycznie są wybory. Jestem absolutnie spokojny. Dlatego, że za każdym razem, kiedy no, trzeba zauważyć, że my prowadzimy w tym sondażu, prawda? To po pierwsze. Po drugie, zawsze w wyborach jakichkolwiek, czy to były samorządowe, parlamentarne czy prezydenckie, Prawo i Sprawiedliwość uzyskiwało wyższy wynik niż ten sondażowy. Dlatego po pierwsze, pół roku w polityce to jest w ogóle kosmos. Jeszcze tak wiele może się wydarzyć, że PoKo może upaść, teraz stanie się razem i tak dalej, i tak dalej. Ja bym się na tym nie skupiał. Ja jestem spokojny. Oczywiście trzeba. Moim zdaniem bardzo ważny jest trend, tak? Jakby seria sondaży, które pokazują, że ten wynik z 2015 roku poprawiliśmy i cały czas się poprawia. Poza tym, jeżeli chodzi o wybory europejskie, to w mojej ocenie będą wybierani, będą wygrywały partie, które mają realną szansę na to, aby kreować Komisję Europejską, nową Komisję, aby budować sojusze w Parlamencie Europejskim. A wszyscy wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość ma świetne relacje tak z partnerami z Węgier, tak jeżeli chodzi o całą Grupę Wyszehradzką, tak jeżeli chodzi o Włochy teraz. Są dyskusje z kanclerzem Austrii, a więc to na pewno będą wybierani kandydaci. Ci, którzy po pierwsze nie blokowali bardzo ważnych polskich spraw, jak na przykład Via Carpatia, którzy mówili o tym, że to jest bardzo istotne. Ci, którzy sprzeciwiali Nord Stream 2, a przecież wiemy, że po stronie Platformy byli tacy, którzy no, pomąkiwali, ale nie chcieli jednoznacznie powiedzieć, co o tym pomyśle sądzą. Dlatego ja jestem absolutnie spokojny. Zobaczymy, jak to będzie. I ci, którzy nie chcieli kontroli nad Jugendamtami. Na przykład, jak pani Bittera. Ale za bardzo bym się nie przywiązywał do tych wydarzeń, bo wyborcy potrafią różnie głosować. Ten sondaż, o którym wspominałem, to oczywiście sondaż dotyczący eurowyborów. W Rzeczpospolitej wczoraj mieliśmy CBOS, taki klasyczny poparcie dla partii politycznych, i on wskazuje, że w Sejmie znalazłyby się cztery partie. PiS 41 punktów procentowych, Platforma 24, PSL 7 i Kukiz 15 jako ostatnie ugrupowanie wchodzące do Sejmu. To teraz na państwa ekranach. Pod progiem wyborczym wszyscy pozostali, łącznie z Nowoczesną, która już szoruje naprawdę po dnie. Ledwo wyprzedza partię Razem. Panie pośle, Jarosław Kaczyński zmobilizował partię w Jachrance? No zdecydowanie tak. Jest liderem, który pokazał, jak prowadzić partię, żeby wygrywała. No, nie było żadnej partii w najnowszej historii Polski, która wygrałaby tak z tak dużą przewagą, aby nie potrzebować koalicji. A więc to było ważne spotkanie. Mieliśmy dużo czasu, żeby porozmawiać. Tak z premierem, jak i z prezesem Kaczyńskim. Dobre spotkanie, dobry czas i mieliśmy okazję porozmawiać o tym, co dalej, o najbliższych wyborach, o wyborach parlamentarnych, o sytuacji w Polsce. Świetny czas. Pan tak mówi spokojnie, że to było dobre spotkanie, tak. Fajna dyskusja, rozmowa, ale jakieś reprymendy też były. Nie nazwałbym tego reprymendy. Prawdą jest to, o czym pisze dzisiaj Fakt, nie wiem, czy pan już... Nie odnoszę się do tego, bo dla mnie Fakt nie jest gazetą, jest biuletynem politycznym, więc nie odnoszę się do Faktu. To ja zapytam, czy prezes faktycznie wytknął swoim posłom, że chodzą do mediów i nieprzygotowani i mówią, co im ślina na język przyniesie, że są z tego kłopoty komunikacyjne, zarzucał też nieprzemyślane wpisy w mediach społecznościowych, to nam szkodzi, knajacki język i treści. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób komunikować, w jaki sposób rozmawiać, w jaki sposób pokazywać nasze działania, aby to było efektywne, jeszcze bardziej efektywne. Rozmawialiśmy o strategii wyborczej, rozmawialiśmy o wszystkim tym, co jest związane z funkcjonowaniem partii, która od 3 lat rządzi. Więc nadawanie takiego tonu, że jakieś reprymendy, że jakieś, no oczywiście spotkanie z szefem, jest naszym szefem, jest spotkanie, na którym dostajemy różnego rodzaju wytyczne, na którym także dyskutujemy, bo tam była dyskusja, mieliśmy okazję porozmawiać, zadać pytania i wyciągnąć wnioski, ale nadawanie to jakichś sensacyjnych tytułów, no mija się z prawdą. Prezes bardzo kładł nacisk na to, żeby oddzielić to zrównywanie Prawa i Sprawiedliwości z Platformą Obywatelską, które faktycznie ma miejsce w ostatnim czasie w części mediów, między innymi w tych, które leżą przede mną. Generalnie... Dużo mówił o aferach i chciałbym, żebyśmy posłuchali fragmentu tego wystąpienia, jeśli można. Jarosław Kaczyński z piątku. Weźmy sprawę afery VAT-owskiej i zaznania pani minister Hojny-Duch. To jest afera, w
która gdyby zdarzyła się na największym rynku świata, czyli Stanach Zjednoczonych, to też byłaby uważana za ogromna, za ogromną. Ale poza tym mamy aferę hazardową, informatyczną, gazową. Chodzi o te zakupy za ogromne pieniądze i na bardzo, bardzo wiele lat gazu dla Polski. Mamy afery tego rodzaju, jak na przykład potężna afera prywatyzacyjna. I obawiam się, że tego rodzaju afery miały miejsce nie tylko w Warszawie, ale na pewno nie pod naszymi rządami. Mamy innego rodzaju afery, tak jak na przykład fakt, że szefem najważniejszej instytucji kontrolnej w Polsce jest osoba, która w gruncie rzeczy powinna mieć postawione zarzuty. Można powiedzieć, że afery to był bardzo istotny element władzy, która była tutaj przez 8 lat pełniona przez koalicję PO-PSL. To piątkowa wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego bardzo z tego istotna. Spotkania Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo istotna. Wymienił kilka afer prezes. A co z ich rozliczeniem, panie pośle? Zaraz do tego się odniosę, ale dlaczego bardzo istotna jest ta wypowiedź? Dlatego, że to, co słyszymy teraz ze strony Platformy i te przekazy, które oni wypuszczają w przestrzeń publiczną, są takie: okej, my kradliśmy, ale oni są tacy sami. Nie, to nieprawda. Jest różnica, jeżeli chodzi o jakieś niedociągnięcia u nas, jeżeli chodzi o skalę, ale także o reakcję. Tam reakcji żadnej nie było. Pomimo tego, że mieli informacje na temat tego, na przykład, co się dzieje w SKOK-u Wołomin od 2013 roku, mieli oficjalne dokumenty, czekali półtora roku, aż wszystkie pieniądze zostaną wyprowadzone, dopiero wtedy podjęli jakieś działania. O innych aferach nie muszę mówić, bo wszyscy na co dzień mamy okazję to oglądać. A więc nie jesteśmy tacy sami. To jest bardzo ważne, ponieważ w ten sposób Platforma, wiedząc, że już nie da się obronić, że no są dokumenty, są kwity, mówiąc kolokwialnie, są dowody na to, że dochodziło do ogromnych przestępstw, zamiast przyznać się, przeprosić i odejść, mówi: oni są tacy sami. To jest nieprawda. To po pierwsze. Jeżeli chodzi o rozliczenie, trwają postępowania. To nie jest tak, że jesteśmy jakąś Koreą Północną, że po prostu przychodzimy, aresztujemy i rozstrzeliwujemy. No tak też chcą narzucić nam taką narrację. To prawda, ale jeżeli przez 8 lat dom jest niszczony, dewastowany, to żeby go posprzątać i umeblować dobrze, z głową, to trzeba to robić odpowiedzialnie. A więc postępowania trwają, prokuratorzy zajmują się sprawami, które komisje śledcze także zajmują się sprawami, które trzeba wyjaśnić, bo mamy do czynienia ze skalą setek miliardów. To nie jest przestępstwo 50 zł, które ukradł sędzia, tylko mamy do czynienia z setkami miliardów i powiązaniami, które trzeba faktycznie wyjaśnić i pokazać. Ja wiem, że oczekiwanie... Ona jest rzeczywiście na tapecie od niedawna, komisja śledcza pracuje od niedawna. VAT. To prawda, ale afera hazardowa to jest rok 2008-2009, wtedy powstała komisja śledcza. Proszę zauważyć, że mamy takich posłów jak Gawłowski, że mamy takich posłów jak Neumann, że mamy takich posłów jak Nitras, gdzie prokuratura albo postawiła, albo chce postawić zarzuty, albo mówi się o tym, że postawi zarzuty. To są sami posłowie, a nie mówimy także o tych ludziach, którzy są z nimi powiązani. Ja wiem, że to oczekiwanie jest takie, że szybciej, teraz, już 3 lata, ale naprawdę, aby zrobić, po pierwsze obiecaliśmy, że to zrobimy i to zrobimy. I zostaniemy z tego rozliczeni. Po drugie, żeby to zrobić odpowiedzialnie i efektywnie, to faktycznie te śledztwa muszą być idealne, żeby nie było żadnego zarzutu i podstawy do tego, aby się wybronili. Jeżeli są dowody i zostaną przedstawione sądowi, to wierzę w to, że sąd będzie wydawał wyroki. A nie obawia się pan, że tę obietnicę dotrzymacie w takim najgorszym możliwym czasie, czyli przedwyborczym? I Nigdy nie ma dobrego czasu na działania służb czy wymiaru sprawiedliwości. Tak samo było z każdą komisją, którą Sejm powoływał. Albo za wcześnie, albo za późno, albo miało być to przykrycie czegoś, albo zawsze takie argumenty polityczne będą się pojawiać. Najważniejsze, aby to zrobić. Prezes Jarosław Kaczyński mówił m.in. o aferze gazowej, czyli negocjacjach gazowych. O podpisanej umowie na wiele lat. Kontrakt, tak, wieloletni, przez Waldemara Pawlaka. Pisaliśmy o tym w połowie roku 2017 na łamach tygodnika sieci. Ujawniliśmy, jak wyglądały te negocjacje gazowe. Wtedy też pisaliśmy o tym, że ruszyło śledztwo w tej sprawie. Nic w tej sprawie, można powiedzieć, nowego się nie dowiedzieliśmy. Tego nie wiemy, dlatego że postępowanie, które trwa, no nie jest postępowaniem, o którym informujemy, i czy służby, czy prokuratora informuje. A wie pan, co robi Waldemar Pawlak dzisiaj? Nie mam pojęcia. Ostatnio widziałem jego nagranie, jak na traktorze gdzieś tam szalał po swoich polach. Od stycznia jest prezesem spółki Polskie Młyny, największego producenta mąki w kraju.
Tak, czyli radzi sobie jakoś. Doskonale. Zobaczymy, jak to będzie, jak już prokuratura skończy to postępowanie. Z tego, co wiem, miało być, zobaczymy, jak ono się zakończy. No, postępowanie zostało wszczęte w sprawie przekroczenia uprawnień, nadużycia, niedopełnienia obowiązków, przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, więc bardzo poważne. Bardzo poważny zarzut. Mogą być z tego. Ale proszę zauważyć jeszcze jedną rzecz, że często jest tak, że pojawiają się jakieś sprawy czy afery i często pojawia się argument, dlaczego nic się nie dzieje, dlaczego nic nie słyszymy, a później nagle jednego dnia słyszymy, że CBA zatrzymało 8-12 osób, gangi, przestępstwa. Tak, tylko takie rzeczy się dzieją, tak przez służby, jak i prokuraturę. Ja jestem absolutnie spokojny. Tylko to ciągle tak jest, że to są gangi, jakieś grupy przestępcze, jacyś dyrektorzy, naczelnicy, a przez 29 lat wolnej Polski właściwie żaden naprawdę wysoki urzędnik nie poniósł odpowiedzialności za swoje czyny, mamy materii do tego, żeby tę odpowiedzialność ponosić, było sporo. No mamy Jana Burego, mamy innych, no i postępowania, które trwają. No, dopiero teraz Sławomir Neumann usłyszał zarzuty, więc to też, no to było w tamtym tygodniu. Zobaczymy, jak to się rozwinie, zobaczymy, co będzie z posłem Gawłowskim. Przegłosowaliśmy, tutaj jest zgoda na środek zapobiegawczy w formie tymczasowego aresztowania, więc krok po kroku. Panie pośle, dziś 11 grudnia ubiegłego roku premierem został Mateusz Morawiecki. Największe porażki, błędy jego rządu, zdaniem, to? Nie ma żadnej. Żadnej, ani jednej. Absolutnie nie. Nic nie można było zrobić lepiej? Zawsze można zrobić lepiej, ale niczego z tego, co się działo przez ten rok, nie można nazwać ani porażką, ani błędem. Można nazwać strategią, która może jeszcze nie przyniosła efektów, ale na pewno nie porażką i nie błędem. Polityka zagraniczna, Izrael, ustawa Mateusz IPN. Morawiecki jest genialnym premierem i każdy, kto ma okazję z nim porozmawiać, to w jaki sposób myśli o Polsce, o gospodarce, o rozwoju gospodarczym, to jak myśli, jak zaprojektował swój plan Morawieckiego, piątkę Morawieckiego, to jaką ma wizję, jest genialnym premierem. Absolutnie. Ja zadałem to pytanie. Jakiej odpowiedzi ja się spodziewałem? Duży błąd, nie, ja to jestem prawda. Absolutnie, jestem ogromnym fanem premiera Morawieckiego. To ja już wiem w takim razie. Absolutnie. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Może kwestie migracyjne w takim razie i to, że rząd wpuszcza tylnymi drzwiami imigrantów do cieszę Polski. Jak was szczypią narodowcy i niektóre media. Pan o tym mówi, bo stwierdzenie tylnymi drzwiami jest nieprawdziwe. I sugeruje, tak że dzieje frontem. Się, że dzieje się coś, co miało być ukryte albo nie. Nie było, nie ma i nie będzie naszej zgody na żadną nielegalną imigrację. Nie ma naszej zgody na jakiekolwiek podziały kwotowe, wysyłanie nielegalnych imigrantów, którzy pojawili się w Europie. Te podziały kwotowe nie mają już znaczenia, tam chodziło o 7 tysięcy ludzi, a do Polski przyjeżdżają dziesiątki, setki tysięcy cudzoziemców każdego roku. Nielegalnie? Czy przechodzą kontrolę? Część nielegalnie. Czytał pan nasz tekst sprzed pół roku o tym, jak mafia ściąga imigrantów do Polski? Nielegalna imigracja jest na całym świecie. W Stanach to są dziesiątki milionów nielegalnych, na przykład z Meksyku. W innych częściach świata to są miliony. U nas, jeżeli takie osoby się pojawiają, to jest jakiś promil. Co więcej, służby bardzo, i tutaj podziękowania dla ministra Brudzińskiego, służby naprawdę ostatnio wykryły próbę kilkunastu osób, które próbowały wjechać nielegalnie, natychmiast zostały wydalone. To nie jest tak, że jeżeli ktoś się u nas pojawia... To jest ten promil. Ale powiem, ale tylko dokończę. Wykryty u nas nie jest tak, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, że jeżeli postawisz nogę na ziemi, to już w tej ziemi jesteś, musisz stanąć przed sędzią i wtedy nie, jesteś absolutnie wydalany. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Zarzut, który się pojawia, że pojawiają się migranci, no pojawiają się osoby, które dostają pobyt w Polsce czasowy, do 6 miesięcy, czasowy, i są tutaj, jeżeli tutaj są legalnie, trzyletni. Już opowiem za chwileczkę, to jest następny etap. Jeżeli pojawiają się takie osoby, to pracują tutaj legalnie przez ten krótki okres, na który dostały zgodę, płacą podatki na nasze ulice, na nasze kościoły, na nasze, nie wiem, szpitale i wracają do domu. Podobnie jak, nie wiem, w wielu innych krajach taki proces się przechodzi. A więc różnica jest taka, że Europa chciała nas zmusić do przyjmowania ludzi bez dokumentów albo z 5 paszportami, z tym samym zdjęciem, a innym nazwiskiem. Na to naszej zgody nie ma. I dzięki nam i Węgrom ten głupi pomysł po prostu relokacji został powstrzymany i ten system kwotowy upadł. A jeżeli ktoś chce przyjechać na jakiś czas do Polski, kontrybuować swoimi podatkami na polskie społeczeństwo i przechodzi wszystkie procedury związane z bezpieczeństwem dla społeczeństwa, to może przebywać tak, jak co się działo 20 lat temu, 10 lat temu, tak jak dzieje się to na całym świecie. Wspomniał pan o tym 6-miesięcznym pobycie, a myśmy pisali o 3-letnim pobycie, na tak zwaną obietnicę pracy i o gigantycznym procederze przestępczym, który się z tym wiąże, i nie będzie, którego dlatego, nikt nie kontroluje. Dlatego w Jankach i dalej w Wólce Kosowskiej mamy teraz, jeżeli pan przyjedzie i zobaczy, co tam się działo
głównie jeżeli chodzi o Azjatów. Mamy tam patrol kontroli skarbowej, który na stałe tam jest. Na stałe. I wielu z nich zostało deportowanych, wielu z nich zostało zatrzymanych i wszystko to, co w Wólce Kosowskiej się działo przez lata i nikt nic z tym nie robił, to jest właśnie zasługa między innymi służb nadzorowanych przez ministra Brudzińskiego, dlatego mu dziękowałem. Ja codziennie tamtędy jeżdżę, prawie codziennie, bo dojeżdżam z Kielc do Warszawy i widzę, jak to wygląda. Na stałe jest tam patrol kontroli skarbowej i granicznej. To jest bardzo ważne. To też trzeba mówić, jakie działania są podejmowane, więc zarzuty wobec nas są po prostu nieprawdziwe. My wygraliśmy wybory i obiecaliśmy, że żaden nielegalny imigrant do Polski nie zostanie przyjęty w ramach tego podziału i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest też związane... Nie, ale są inne sposoby na to, tak, żeby tych nielegalnych tak imigrantów do Polski sprowadzać. Tak samo jak w każdym państwie na państwo świecie. Nie jest w stanie tego kontrolować. Oczywiście, że jest i to kontroluje. Na to są dowody, jeżeli chodzi o zatrzymania ostatnio, dwa tygodnie temu, na granicy leśnej. Ale chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Problem nielegalnej imigracji jest na całym świecie. Tylko my nie zgodziliśmy się na narzucanie nam kwot, na narzucanie nam ludzi bez dokumentów, to jest bardzo istotne, a służby graniczne funkcjonują tak jak wszędzie. A co by pan powiedział tym, którzy podnoszą argument, że rząd zamiast łatać dziury na rynku pracy cudzoziemcami, czy to ze wschodu Europy, czy z Azji, z Afryki, z dalekiej Azji, powinien jednak spojrzeć w kierunku tych, którzy z Polski wyemigrowali przed kilkoma laty? Ja byłem, przez 5 lat mieszkałem w Londynie. Wcześniej pracowałem w Stanach Zjednoczonych, także w różnych miejscach w Europie. I ja wiem, jak wielu Polaków zakotwiczyło się, nad czym ja ubolewam, na przykład w Londynie ponad 1 000 000 osób. Moja siostra mieszka tam nadal, wyszła za mąż za Włocha i mówi, że trudno jej jest wrócić teraz do Polski. A co by ją skłoniło do powrotu? Przypuszczam, że znaczy dla niej akurat w jej przypadku problemem jest bariera językowa. Oni mieszkając w Londynie jako małżeństwo komunikują się po angielsku i funkcjonują jakby w przestrzeni, gdzie obydwoje czują się dobrze. Gdyby przyjechała ze swoim mężem Włochem, który nie mówi po polsku, byłaby to trudność. A więc są to bardzo skomplikowane sytuacje życiowe młodych ludzi, nad którymi ja ubolewam. Ja mieszkając tam naprawdę miałem wielu przyjaciół i znajomych, którzy tam wzięli kredyty na mieszkania i teraz je spłacają. To są głównie ludzie, którzy byli wypchani przez Platformę za czasów ich rządu. I teraz pytanie, czy PiS coś może zrobić, żeby ich ściągnąć? Oczywiście, że tak. To, co robi Mateusz Morawiecki, wszystkie reformy, które zwiększają poziom życia, czyli rozwijają gospodarkę, pomagają wrócić, ponieważ poziom życia się wyrównuje. Bardzo powoli, ale się wyrównuje. To PKB i te słupki, które widzimy, te świetne wyniki, to nie są tylko słupki i grafiki, tylko to jest realny wpływ na gospodarkę i zarobki. A czy za tym faktycznie idą te powroty? No, ja jestem przykładem, że jednak można, że można wrócić do Polski po wielu latach. Dominik Tarczyński, jeden. No ale to szukamy dalej. Nie, no to oczywiście, no możemy mówić o tym, no trzeba dać jakiś przykład, tak, że można wrócić. Ja wróciłem do Polski, Nie każdy wróci i znajdzie się w polityce. No nie, no to są jakby decyzje życiowe. Ja wróciłem do Polski i zaraz straciłem pracę, bo ja pracowałem w Telewizji Polskiej, Platforma mnie wyrzuciła. Mnie więc, też. No właśnie, no więc wie pan, jakie to jest uczucie i wie pan, że to jest jakaś sytuacja życiowa bardzo przykra. I pomimo tego, że wróciłem i chciałem tutaj pracować, chciałem płacić podatki, to Platforma powiedziała, nie będziesz pracował i mnie wyrzuciła, więc przez jakiś czas byłem bez pracy. No ale to było trudne. Ja wiem, że to jest trudne dla wielu Polaków, ale to nie jest tak, że rząd niczego nie robi, bo wizyty premiera Morawieckiego, zapowiedzi tego, w jaki sposób rozwija się gospodarka i jakie są możliwości. Uważam, że w mojej ocenie to jest realny wpływ i teraz moja siostra będzie na święta. Będę z nią o tym bardzo poważnie rozmawiał, bo chcę, żeby wróciła. Ona też chce. Przy czym no te wszystkie sytuacje życiowe... Sam pan mówi, że to jest bardzo trudne do przeprowadzenia, bo może to już jest sytuacja nieodwracalna. Nie, może powinniśmy się z tym pogodzić. Może jest taki trend w ogóle na świecie. Panie redaktorze, to na pewno nie jest tak, że rząd wymyśli jakiś projekt, nie wiem, 1000+, 1500+ dla powracających i 1 000 000 Polaków siądzie w samoloty z Londynu i natychmiast wróci. Jak mówię, to są uwarunkowania, które są trudne zerwać, po prostu wszystko rzucić, wszystko, jeżeli ktoś w Londynie jest, mam takich znajomych 12-15 lat. To jest po prostu bardzo trudne. Ale na pewno jest potrzeba, aby zachęcać Polaków, aby wracali i wielu z nich naprawdę chce wrócić. Ja zresztą będąc tam przez 5 lat, rozmawiając z moimi znajomymi, z którymi mieszkałem, wynajmowaliśmy najpierw mieszkanie, później dom, wszyscy chcieli wrócić, ale to nie jest takie proste. Duża część wróciła. Wszyscy sobie z tego zdają sprawę, że to nie jest takie proste, więc może trzeba otwarcie Polakom powiedzieć. No niestety, nie spowodujemy fali masowych powrotów do Polski, dlatego musimy ten rynek pracy spowodujemy. Łatać cudzoziemcami. Spowodujemy, dlatego premier Kaczyński mówił bardzo jasno, że minimum 3 kadencje. I to jest absolutnie, to nie jest tylko chęć polityczna, aby zwyciężać i dzierżyć władzę, tylko jest to absolutnie w pewien sposób obliczone to, w jaki sposób gospodarka była zniszczona i aby ją przywrócić
a właściwie zbudować taki poziom, aby faktycznie można było mieć jakość życia taką, jaka jest na zachodzie Europy. O tym premier Kaczyński mówił, że właśnie tego chcemy i nad tym pracujemy. Potrzebujemy po prostu czasu. Panie pośle, trochę się rozgadaliśmy o tych imigrantach. Nie wystarczy nam już czasu na Francję, a tu jest o czym rozmawiać. Natomiast jedno pytanie muszę panu zadać. A propos tego, co się dzieje po opozycyjnej stronie sceny politycznej. Klub Kukiz 15 złożył projekt nowelizacji ustawy o partiach politycznych. Według niego po upadku partii jej zobowiązania płaciłyby osoby wskazane do reprezentowania partii, czyli na przykład zarząd. PiS poprze taki projekt? Nie wiem, no to będzie decyzja władz klubu, ale ja mogę powiedzieć, co ja myślę. Uważam, że ta zagrywka Nowoczesnej jest po prostu straszna, że są ludźmi, którzy kreowali się na ekonomistów, na ludzi, którzy znają się na gospodarce, na pieniądzach, a przelewu nie potrafią zrobić. To jest bardzo symboliczne i cieszę się, że Nowoczesna znika, że nie będzie jej w Sejmie. Ja mówiłem o tym, że nie ma z czego cieszyć. 2 miliony będziemy musieli zapłacić. No właśnie, to jest problem, ale niestety nie z naszej winy. To jest ustawa, która takie rozwiązanie przewiduje. To trzeba ją zmienić. I wychodzi Kukiz 15. Bardzo możliwe. Nie wiem, to będzie decyzja władz partii. Na pewno będziemy dyskutować. Ja tego projektu też nie znam. Trzeba się zapoznać, bo to jest jakby jeden szumnie brzmiący postulat. Ale trzeba zobaczyć, jak to wygląda. Ale kończąc, ja mówiłem o tym wielokrotnie, że każdy, kto walczy z krzyżem w Sejmie, kto walczy z Kościołem, kończy poza Sejmem. Tak było z Palikotem, tak było z SLD, tak jest teraz z Nowoczesną. Cieszę się, że to są ostatnie miesiące w Nowoczesnej w polskim parlamencie. Co do tego już chyba mało kto ma wątpliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję Dominik bardzo. Tarczyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem telewizji w Polsce.pl.